Dzisiaj mamy spotkanie z okazji 131. rocznicy urodzin wybitnego mieszkańca Leśnicy, pana profesora Antoniego Cieszyńskiego. Ze względu na swój ogromny wkład w dziedzinę stomatologii, radiologii stomatologicznej oraz również chirurgii. Ten gabinet stomatologiczny w obecnym czasie przypomina trochę gabinet tortur. Tak, z perspektywy czasu, z perspektywy dzisiejszych gabinetów, to faktycznie były wiertarki wolnoobrotowe, chociaż ta wiertarka wykonywała około 3-4 tysięcy obrotów na minutę, to i tak było już dużo. To był już w miarę nowoczesny gabinet na lata 20. Wyposażony w aparat rentgenowski, wyposażony w nowoczesną lampę, także pacjent w tym czasie w takim gabinecie czuł się super komfortowo.